Waldemar Olbrych, prezes archikomesa, Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi, moja Dzień skromna dobry. osoba, Paweł Śpiechowicz, witam panów serdecznie. Chciałem zacząć, panie prezesie, od tego miejsca, bo jesteśmy w miejscu niepowtarzalnym, bardzo klimatycznym. Zanim sobie będziemy mówić o dwóch fajnych, ważnych projektach w Łodzi, Fuzji i Flow, to chciałem spytać, co tutaj może być w tym miejscu? Zanim, zanim powiemy, co tutaj może być, to myślę, że powiedzmy dwa słowa: skąd się w ogóle to miejsce wzięło? No to jest świadectwo z jednej strony historii przemysłowej łodzi, ale również świadectwo niezwykłej innowacyjności założyciela tych zakładów, czy również jego małżonki, która bardzo dbała o to, żeby w tej fabryce. No była kompletna, kompletna historia i ta kompletna historia, jeśli chodzi o to miejsce, które przeżyło bardzo różne czasy rozwoju łodzi, no dzisiaj jest tak naprawdę z jednej strony ogromny potencjał, wyzwanie, ale również ogromna staranność, co powoduje, że spotykając różnych ludzi, bo tutaj proszę pamiętać, że przez wiele lat Ludzie, którzy tu przyjeżdżali, tworzyli rozmaite wizje, historie. Część z nich się wdrożyła jako drobne projekty. Część z nich była nawet takim projektem, pamiętam to z panem prezydentem rozmawialiśmy, e, była projektem stworzenia kopii tej elektrowni w postaci klocków LEGO. To powstało. Nie przeszliśmy do kolejnego etapu w ramach LEGO, ale ten model jest, jest stworzony. Być może czeka go kolejna odsłona. To jest miejsce, które jest sercem z jednej strony dawnych zakładów, dzisiaj jest sercem potencjału, który wokół się tworzy, czyli wielofunkcyjnego projektu fuzja. I tak naprawdę może być to przestrzeń zarówno rozrywkowa, edukacyjna. No i w tej chwili bardzo mocno się zastanawiamy, w jaki sposób wszystkie umiejętności, ale też miejsce i kulturę łódzką możemy tutaj... No, z jednej strony pokazać, z drugiej strony wymyślić coś y, absolutnie nadzwyczajnego jako ciąg dalszy, y, wyjątkowej historii tego miejsca. To teraz trochę szerzej, boku. Cała fuzja, y, obiekt mixed Use. Co tutaj już jest, co powstanie, jak, jak będzie finalnie ten obiekt wyglądał? Powiedzmy to. Krótko prostymi słowami, bo yy, od samego początku. Plan, znają tak, tak, od samego początku to był plan na mieszkaniówkę, tak zwaną biurówkę. E, Biorówkę taką być może też nieoczywistą, to znaczy biura współdzielone, ale też przestrzenie, w których po prostu spędza się czas. E, czy jest to tak zwana gastronomia, czy jest to rozrywka? No i właśnie dopełnieniem miałaby być w tej chwili przygotowana podróżne funkcje elektrownia no, z niezwykłym wnętrzem, które mówię, buduje wyobraźnię, tworzy pomysły. No, i w tej chwili jesteśmy w trakcie rozważania rozmaitych scenariuszy. To, co jest bardzo ważne, to są przestrzenie między budynkami, które no mają służyć jako no wyjątkowe miejsca do spędzania czasu zarówno dla tych, którzy tu są, jak i dla tych, którzy mogliby tu zajrzeć po prostu jadąc tramwajem, rowerem, nogą, czy przy, po przyjechaniu samochodem. Panie prezydencie, czym jest ten projekt dla miasta? Jeśli on już powstanie, kiedy on powstanie, jak on się wpisuje w te plany przeobrażenia Łodzi w no, miasto, które ma też takie obiekty mixtius, bo ja przypomnę, że też taki ma powstać na przykład przy Ogrodowej. To miejsce do pewnego stopnia już powstało. Natomiast jeszcze nie postawiono tej kropki na D. Tutaj bardzo patrzę takim tęsknym wzrokiem w stronę prezesa Lubryka. Mam nadzieję, że ta kropka na D się pojawi możliwie szybko. Natomiast takich miejsc po prostu Łódź potrzebuje. Nie chodzi o ten nieczytelny skrót mixed use, tylko w ogóle miejsca, które generują, tworzą życie. No bo czym rzecz jest nieruchomość? No, nieruchomość to jest, to jest zestaw cegieł, budynków, infrastruktury. Natomiast to jest niczym, jeśli to nie żyje. Jeśli to nie funkcjonuje, to nie przyciąga ludzi, to, to nie kreuje życia. Każda nieruchomość to jest wyjątkowo specyficzny interes, ponieważ stworzyć jakiś budynek, no to jest najprostsza rzecz na świecie i to jest w ogóle pierwszy krok, który bez tego drugiego kroku, żeby znaleźć tam nabywcę, najemcę, żeby ludzi tylko zainteresować i, i tchnąć w to tą energię, no to jest dopiero ten, ten grubszy miki i bardziej skomplikowana sprawa. I wydaje mi się, że to miejsce jak rzadko które ma do tego potencjał, bo oprócz tego, że jest nowe, to, to nie jest zwykła deweloperka ze szkła i stali, jakich w Polsce miliony, tylko łączy ten element, który dla Łodzi jest wyjątkowy, czyli ten element tego, tego specyficznego ducha miasta. I to jest bardzo ważne, bo to odróżnia tego rodzaju projekt od miliona innych. Łączy też w innym sensie, bo mamy tutaj Piotrkowską, księży Młyn. Ja rozumiem, może się mylę, że nie proszę mi wyprowadzić z błędu, to jest pytanie do obu panów, że yy, to miejsce też ma się wpisać w ten szlak, księży Młyn Piotrkowska, ma, ma żyć po prostu dzięki temu. No za każdym razem, jak się planuje takie projekty, no to jest pytanie, czy to pasuje, czy to ucieka w jakąś przestrzeń, która być może będzie promieniowała? Pamiętam, miałem okazję uczestniczyć przy innych projektach ludzkich i to z jednej strony jest pytanie, jak szybko tak powiem mówiąc kolokwialnie osiądzie ten projekt w świadomości mieszkańców, w świadomości czasami przyjezdnych, a na ile to co my zaproponujemy będzie pewnego rodzaju ewolucją, rewolucją w postrzeganiu no właśnie tej części miasta. I myślę, że no właśnie to miejsce w stosunku do Piotrkowskiej czy do Książega Młyna dopełnia bardzo ładnie takim no chyba trochę nieodkrytym sekretem, bo budynek w którym jesteśmy, on na co dzień nie jest dostępny dla przeciętnego nawet odwiedzającego czy mieszkańca Łodzi. Jest wyjątkowy, jeśli chodzi o to co tutaj widzimy zarówno pod kątem estetyki jak i funkcjonalności. I myślę, że za każdym razem jak myślimy o budynkach, które mamy szansę współtworzyć to potem tak naprawdę zastanawiamy się, jak te budynki czy przestrzenie będą tworzyły życie w mieście. I siłą rzeczy musimy patrzeć na otoczenie. A oczami osoby, która zajmuje się planowaniem tym w tej dużej skali miejskiej, jak, jak ten projekt się wpisuje tutaj między księżym Łyna Piotrkowską? Ten projekt się wpisuje idealnie i od razu mówię dlaczego? Bo rewitalizacja jako cały projekt przywrócenia życia, przywrócenia jakości i w ogóle żeby to centrum łódzkie znowu miało sens i spełniało swoją funkcję, to jest kombinacja czynników. Są czynienia połączone. Miasto inwestuje ogromne środki, ogromne zasoby w tak zwane rewitalizacje, czyli w budynki publiczne. Natomiast jeśli sektor prywatny na to nie odpowie, i nie dopełni, nie uzyska, przepraszam, że to słowo, którego nie lubię, tego efektu synergii, no to, 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 byłby, to był, byłoby zawsze takie działanie o charakterze połowicznym. I to po pierwsze szanuje tkankę łodzi, zagospodarowuje to, co w niej wyjątkowe, czyli ta nasza czerwona cegła, z której jesteśmy znani, bez której nie bylibyśmy łodzią. Bylibyśmy jednym z jakichś tysiąca miejsc bez tożsamości. Eee, po drugie łączy dwie przestrzenie, w które zainwestowaliśmy fortunę. To jest Księży Młyn, to jest Piotrkowska i powoduje, to jest bardzo ważne w każdym nowoczesnym mieście, czyli powoduje spójność. Nie o to chodzi, żeby miasto miało ileś tam wysp niepowiązanych ze sobą, tu ładna wyspa, tu ładna wyspa, a po środku tego terytorium niczyje, tylko chodzi o to, żeby to taką nicią, przestrzenią bardzo, bardzo spójną łączyć I jak to już wszystko... Przepraszam znowu za kolokwializm, będzie ogarnięte, uzyskamy ten efekt. Tego, tego łącznika, które tworzy centrum, z centrum miasta spójny obszar, po którym ludzie się poruszają, w którym po prostu tętnie życie. Mam takie pytanie, ale ostrożnie je zadam, bo nie wiem, czy pan prezes będzie chciał Proszę się na nie odpowiedzieć. Czy może się pan podzielić wnioskami i doświadczeniami w związku z realizacją fuzji dla innych deweloperów, którzy chcą. Takie obiekty budować, ale właśnie mówię o, o tym, bo nie wiem, czy, czy, czy się dzielimy tym. Tak? Znaczy, według mnie y, dzielenie się nie jest naturalną skłonnością, bardzo często w tej części geografii europejskiej, y, tego rodzaju wiedzą. Ja cały czas twierdzę, że to dzielenie powinno być częścią dobrych praktyk, bo mówić to jest jedno, ale zrobić to jest drugie. I yy, my na przykład bardzo mocno nauczyliśmy się, że abstrakcyjne pomysły, czasami uciekające w niecodzienne tereny, ja pamiętam na początku tego projektu, gorzej lepiej potem zrealizowane wdrożenie zaangażowaliśmy ludzi, którzy między innymi projektowali Legolandy. Pamiętam, jak zacząłem z tymi ludźmi rozmawiać. Prezes coś ma z tymi klockami, tutaj. tak? jest, tak, tak. No w końcu, brick po angielsku to jest i klocek i, i cegła. E, ja pamiętam, jak ta osoba przyjechała tutaj, zresztą mieszkająca obecnie w Kanadzie, a, a po Politechnice Łódzkiej. E, była zafascynowana miejscem i ona mówi: Waldek, na koniec, najważniejsze w każdym projekcie deweloperskim jest to, ten moment jak ciebie już nie ma. I jak korzystają z tego ludzie, mieszkańcy, użytkownicy miasta. I okay. myślę, że przebijanie tej świadomości, że my tak naprawdę jesteśmy w branży, która się nazywa doświadczanie miasta, city experience, to pewnie jest pochodne z tym, co jest istotne dla wszystkich, którzy zarządzają miastami, w cudzysłowie bawią się w miasto, nawet jeżeli mówimy, że e, to jest bardzo poważna praca, to jak spowodować, że ten projekt, w momencie, kiedy przekażemy mieszkania, przekażemy przestrzenie, lokale, spowoduje, że ludzie nie dość, że tu przyjdą, spędzą czas, to jeszcze będą chcieli wrócić. Jeżeli tę filozofię włożymy w projektowanie rzeczy, od samego początku, to wydaje mi się, że zwiększamy nasze prawdopodobieństwo, że nasz projekt będzie dobrą makietą, pewnego rodzaju dowodem na to, że mieliśmy dobry pomysł. I co jest trudne, już kończąc w nieruchomościach. To to, że moment między pomysłem, wdrożeniem, a potem wpuszczeniem ludzi, tak zwane przestrzenie między budynkami a budynki, trwa czasami 5, 6, a czasami jeszcze dłużej lat. I to sprawdzam jest bardzo późne, natomiast jest niezbędne. No bo tak naprawdę wtedy możemy powiedzieć, czy ten projekt jest rzeczywiście sukcesem bądź nie. A jakie są oczekiwania strony? Zarządzającej miastem, kiedy deweloper przychodzi z planem, może trochę kuchni, zdradzimy, jak te rozmowy między panami wyglądały, z takim dużym projektem. Czego łódź chce, czego chciała, czego chce w takich projektach? Łódź chce przede wszystkim poszanowania jej struktury i strategii. I to jest tak, że bez szacunku i bez, bez poszanowania i brania pod uwagę celów i interesów kapitału prywatnego nigdy nie zbudujemy miasta. Takie miasto jak Łódź jest zupełnie innym produktem, czy projektem niż miasto, nie wiem, typu Wiedeń, które ma kompletną strukturę, jest miastem bez luk. Wtedy można tutaj przesuwając się w tej piramidzie Maslowa trochę w inny sposób na to patrzeć. Miasto takie jak Łódź, które musi budować tkankę, które musi tę tkankę uzupełniać, które musi powodować, żeby jej procesy rewitalizacyjne, w które idą setki milionów pieniędzy podatnika, żeby one osiągnęły Osiągały swój cel, żeby nie były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto, czyli przyciągały dalszy kapitał w dużej mierze. I oczekiwania są takie, żeby po pierwsze szanować tę ludzkość, po drugie, nasza strategia jest bardzo jasna. Jest od lat realizowana, od jakiegoś czasu jeszcze bardziej konsekwentnie, żeby te inwestycje koncentrować w naszym centrum. Ja tylko powiem, dlaczego mamy obsesję tego centrum. To nie wynika z tego, że tak sobie po prostu założyliśmy, no, no, no bo to będzie fajnie brzmiało, tylko dlatego, że łódź ze względu na na dość specyficzną i niełatwą dla siebie historię, to centrum po prostu miało najbardziej zaniedbane, w najgorszej kondycji. Dlatego musieliśmy, tak jak się zawsze na dom się buduje od fundamentów, no to musieliśmy zadbać i musimy wciąż, bo to jest proces nieskończony, zadbać o ten nasz fundament rozwojowy, wizerunkowy, żeby centrum miasta, jego serce wyglądało godnie. Było powodem do dumy dla miasta i było tą częścią miasta, która ma charakter i reprezentacyjny, i reprezentatywny i jest magnesem na dalszy kapitał, na dalszy rozwój, bo tak przez wiele lat nie było. Tu był proces odwrotny i dlatego ten projekt się wpisuje po pierwsze w nasze założenia, a po drugie ogrywa i wpasowuje w ten swój, w ten swój biznes tą, tą łódzkość. I dlatego mamy tę czerwoną cegłę, Więc podsumowując. Chcemy, żeby ten kapitał się koncentrował tam, gdzie to spełnia nasze założenia i tam, gdzie w sposób przemyślany najbardziej chcemy go kierować? A po drugie, żeby szanował tą unikatową, jedną w swoim rodzaju, for good and for bad, tkankę miasta? Przenosimy się do centrum Młodzi samego. Dzisiaj ogłosiliśmy, ogłosiliście projekt Flow. W jaki sposób to jest projekt unikalny, na czym on będzie polegał? Tu, zanim przejdę do flow, to dzisiaj powiedzieliśmy fajne projekty Fuzja i Flow. I mamy trzy razy F. Nie wiem, czy coś z tego wyniknie, czy nie, ale kolejny projekt, który zaczynamy znowu z dużym pomysłem a propos przyszłości. I znowu od samego początku, decydując się w ogóle na tę lokalizację. Patrzyliśmy na kontekst i to, co za każdym razem powtarzamy, no, wpisując się w to, jak zmieniają się miasta, obserwując akurat tę lokalizację, widząc wysiłek właśnie... Świadomy krok po kroku wdrażanych pomysłów typu EC1, typu dworzec, typu sąsiedztwo, połączenie z Piotrkowską, pomysł na rynek Kobro, kontekst zarówno historyczny, kulturalny, jak i czysto ekonomiczny, stwierdziliśmy, że to jest miejsce, które wydaje nam się, że będzie nie tylko w centrum młodzi. Musimy twierdzić również centrum Polski, biorąc pod uwagę no, niezwykłą, jedyną, unikatową, nie wiem jeszcze jakich słów użyć, na pewno fajną lokalizację na mapie Polski, ale też y, ja sobie wyobrażam, że któregoś dnia to kiedyś z panem prezydentem rozmawialiśmy przysłowiowy Torgal, siadający w samolot w Brukseli, pakujący swój kołczan do bagażu, Mógłby wysiąść po krótkiej przysiadce na lotnisku Chopina tak naprawdę w łodzi fabrycznej. I to jest to właśnie doświadczanie już nawet nie tyle łodzi polskiej, ale być może Europy. I z takim pomysłem, znowu być może szalonym, tu nie ma klocków Lego zastrzegam jeszcze. E, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. E, jeszcze tak bo jesteśmy obok e, centrum Kulturo, kulturalnego kultu, kulturotwórczego EC1 e, no ten pomysł na właśnie tą naszą filozofię zamieszkiwania która się tak naprawdę jednym krótkim zdaniem w, 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 tak naprawdę wpisuje w miasto że wierzymy że budowanie to tworzenie wyjątkowych miejsc do życia i stąd była decyzja żeby no, ryzykowną decyzję, bo to jednak był duży zakup nieruchomościowy w jednym kawałku podjąć i tak naprawdę, no nie czekając tak naprawdę na nic, rozpocząć inwestycję. dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż mieszkań. Już dzisiaj. Już dzisiaj. E, Wiem, to że dzisiaj dobrze. nawet dział sprzedażowy ma pierwsze umowy rejestrowane w systemie. Także jest zainteresowanie i to nie mówię tego po to, żeby tutaj tworzyć jakiś przekaz yy, inny niż taki, że. Mam wrażenie, że naszym pomysłem dotarliśmy do ludzi, którzy być może czują, że to jest właśnie the location. A co tam, jak to ma wyglądać, może jeszcze sobie powiedzmy? Bo mamy Czy... samo Centrum Młodzi, dworze CC1, No, sąsiedztwo absolutnie usługowo-logistyczno-kulturalne. I teraz wracając trochę do definicji, czym jest miasto, z jednej strony miasto to ludzie. Tu nawet pamiętam, to był paradoks jednej książki, którą przeczytałem, napisaną przez doktora zajmującego się nowymi technologiami. Faceta, który współtworzył Palo Alto, ale również w tej chwili doradza Singapurowi, Smart City for Dummies, napisał pierwsze zdanie, cytując Szekspira, What the city but the people. I tak naprawdę w tym miejscu ma się odbywać Miasto w postaci ludzi przechodzących, ludzi mieszkających, być może wynajmujących te mieszkania. I tak jak góra będzie absolutnie dedykowana mieszkaniówce, mówiąc w uproszczony sposób, tak dół będzie usługowy. I dół będzie usługowy, będzie otwarty, będzie to projekt, który nie będzie ogrodzony, jednocześnie korzystający zarówno z zalet nowych technologii, gdzie będą właśnie podejście do smart. Home, ale też Smart City. Będzie również e, wyposażony cały ten projekt w rozwiązania ekologiczne, poprzez zieleń, poprzez rozwiązania czysto technologiczne. Będzie również odpowiadał, mam nadzieję, na potrzeby zgodnie z takim pomysłem, który się nazywa 15-minutowe miasto. Jesteśmy w takiej lokalizacji, gdzie na wyciągnięcie ręki mamy teatr, szkołę, kulturę, transport, a tak naprawdę jesteśmy również godzinę od centrum stolicy. Więc to jest wyzwanie, no bo na koniec też musimy się trzymać budżetów, musimy się trzymać czegoś, do czego jesteśmy powołani w spółce, która się opiera o to, że no, tworzy zyskowne przedsięwzięcia. No niemniej jednak wydaje mi się, że wartość, którą tam zbudujemy znajdzie odpowiedź jako coś, co stworzy w nowo w nowoczesny sposób ten kawałek łodzi. Panie prezydencie, jak, jak ta inwestycja uzupełnia ten obszar? Bo tam się już dużo zbudowało, wciąż się buduje. Jak to wypełnia te, te plany miejskie? To znaczy, ja się bardzo cieszę, że koniec końców, po, po, po wielu latach różnych perypetii, udało nam się dopiąć ten projekt. Pierwotne założenia były trochę inne, w ogóle takie najbardziej pierwotne były, były naprawdę imperialne, natomiast rzeczywistość je sukcesywnie weryfikowała. Natomiast bez, tej, bez zagospodarowania tej nieruchomości, czyli przestrzeni między dworcem Muć Fabryczna a EC1, czyli naszym takim największym, największym centrum rozrywki, edukacji, nauki, a zarazem ogromnej przestrzeni takiej konferencyjno-kongresowo-wystawienniczej. Chyba najbardziej efektownemu i konicznemu budynkowi w centrum miasta. No, brak zagospodarowania samego serca nowego Centrum Młodzi powodowało, że cała przestrzeń no nie miała sensu, była niekompletna. Więc tak naprawdę trudno mówić o dokończeniu projektu Centrum Młodzi albo w ogóle trudno oceniać go, bo to bez tej, bez tej inwestycji. No to był projekt niepełny. No to byłoby tak, jakby oceniać inwestycje przed odbiorami jeszcze w, w trakcie jej trwania i różne aspekty, bo to był po prostu projekt niedokończony. I w chwili obecnej to jest moim zdaniem najbardziej istotna nieruchomość w nowym centrum młodzi. Będziemy mogli po owocach ich poznać. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Moim zdaniem, kluczowe jest to, żeby ta inwestycja. Brała pod uwagę to, co trudno wziąć pod uwagę przy wielu takich projektach, bo oprócz elementu deweloperskiego, takiego kolokwialnie mówiąc Excela, tu trzeba zadbać, żeby to wszystko spełniało swoją funkcję, było dla wszystkich powodem do dumy, trzeba zadbać o ten element przestrzeni publicznej przepływów ludzi między dwoma absolutnie kluczowymi i dla miasta, i dla jego historii, i dla jego przyszłości miejscami, czyli ec jednym dworcem. E, więc to jest miejsce o tyleż trudne, które, jest, które stanowi wyzwanie, natomiast stwarza ogromne pole do popisu, pole do aranżacji tych przepływów ludzi, do meandrowania, stwarzania dla ludzi w ogóle pretekst i uzasadnienia, żeby się w tym centrum znaleźli. To jest ogromna odpowiedzialność, ale wydaje mi się, że i prezes Olbrych i jego zespół nie będą mieli zbyt wielu takich projektów w karierze, bo to jest operacja po prostu na otwartym mieście, absolutnie w samym jego centrum i to jest e, no zbyt wielu takich przykładów nie tylko w Polsce, ale wydaje mi się, że w Europie, gdzie w tak daleko idący sposób budujemy kluczowy obszar miasta, nie ma. Więc dla nas to jest, dla nas, dla Łodzi, dla przyszłości, dla rozwoju, dla naszego wizerunku, no to jest projekt e, o super wysokim priorytecie. I cieszy mnie to, że po rozmowach między naszymi zespołami wydaje mi się, że mamy zrozumienie, że to będzie ogromny grzech, jeśli byśmy podeszli do tego prosto, prostu jak do zwykłego projektu, trzeba wziąć pod uwagę, że to jednak jest coś o znaczeniu na naszą ludzką skalę dziejowym. Czy Flow i Fuzję można y, w jakiś sposób porównać, czy to są podobne projekty, czy kompletnie różne? Podchodziliście zupełnie inaczej do tych dwóch projektów? Myślę, że filozofia jest dosyć podobna, natomiast tutaj mówię o takim projektowaniu pod kątem jakości funkcjonowania. Bo z jednej strony tu jest historia i dla wielu osób pomimo tego, że tam mamy zupełnie nową tkankę budowaną no to bez kontekstu historycznego ten projekt nie miałby sensu. On ma swój kontekst historyczny w postaci C1, ma kontekst historyczny w postaci Piotkowskiej, czy nowej historii, którą budujemy, stykając się z rynkiem Kobro. Bo elementy chociażby ma architektury inspirowane twórczością Kobro, no one się pojawią i dla nas z jednej strony to jest inspiracja, a z drugiej strony szansa też na zaznaczenie wyjątkowości tego projektu. Natomiast jak z tego skorzystamy w szczegółach, no to są właśnie różne projekty, natomiast pewne DNA, ono jest wynikiem zarówno wielofunkcyjnych projektów, czy nazywamy je miksem wielofunkcyjnymi, czy właśnie tak jak w grupie ECHO, której jesteśmy grupą jako grup, firma Archicom, nazywamy je destination, czyli miejsca, do których nie dość, że idziemy, bo się tam dobrze czujemy, to jeszcze po doświadczeniu tego miejsca chcemy tam wrócić nie tylko sami, ale przyprowadzamy innych. I, I znamiona takiego projektu, którym się człowiek po prostu dobrze czuje, no to jest, to, to na pewno jest podobne. Natomiast no, tamta działka jest po prostu pusta. Też jesteśmy otoczeni określoną infrastrukturą, e, gdzie mamy tunel, gdzie mamy no, wyzwania związane również z budowaniem w centrum, centrum miasta. E, kopiemy w granicy działki, co też jest ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę, no, dopiero co stworzoną infrastrukturę miejską, no, która no, jest realizacją tak bardzo... No dalekosiężnego projektu, który, o którym była mowa chyba 20 lat temu. Z jednej strony mi się wydaje, że strasznie dawno, no ale miasta powstają setki lat, to się dzieje bardzo szybko. Jak miasto będzie wspierać, bo już pan prezydent wspomniał, że to jest wyjątkowy projekt, mówię o Flow w tej chwili. Wspierać ten projekt, żeby on rzeczywiście. Wpisał się w to centrum, nowe centrum Łodzi. Czy to będzie trochę inna współpraca na takiej zasadzie, że nie wiem, spotykacie się na jakimś, co jakiś czas i myślicie, to miejsce zaprojektujemy tak, trochę się zmieniło, mam jakiś pomysł, czy, czy o taką współpracę chodzi, czy, 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 to, czy to jest to nowum? No tutaj na pewno nie możemy tego potraktować jako jednego z rutynowych projektów, więc nasze, nasz monitoring na nim tutaj, nasze Oko Saurona, będzie bardzo, e, bardzo pilnie się przyglądać temu projektowi, ale zarazem e, po partnersku współpracować z naszymi, z naszymi partnerami z Archikomu, z grupy Echo, nad tym, żeby e, to, co jest dla nas ważne. Co jest istotne, o czym już mówiłem wcześniej, żeby zostało wzięte pod uwagę, bo e, jeśli chodzi o takie twarde aspekty, te pozwolenia na budowę, plany, no to tutaj jest dość jasna sytuacja, jest plan zagospodarowania przestrzennego, więc to jest, jakby te wszystkie twarde aspekty. One są, one są bardzo ściśle uregulowane i tu żadna ze stron niespecjalnie może sobie pozwolić na elastyczność. Natomiast w tym projekcie, jak w żadnym innym w związku z na jego lokalizację, na to, gdzie on jest, jaki on jest, i co on ze sobą łączy, te elementy miękkie będą równie ważne. Więc będziemy chcieli przekonywać naszych, naszych kolegów i koleżanki z, z Archikomu, żeby właśnie tę możliwość. Uczestnictwa w tym projekcie Łodzian Łodzianek, żeby on miał charakter otwarty, żeby to nie było po prostu zwykła inwestycja mieszkaniowa, żeby, żeby to było dla nich równie ważne jak dla nas, żeby elementy tych przestrzeni, które są wspólne, publiczne w związku z sąsiedztwem naszych najistotniejszych budynków, też były zaaranżowane, żeby ci ludzie nie tylko mieszkający tam, ale też czy wysiadający z dworca, przyjeżdżający do Łodzi, czy po prostu chcący zobaczyć, jak wygląda ten gigantyczny projekt i w ogóle. No, to jest monumentalny projekt, cały projekt Nowego Centrum Młodzi. Jak on wygląda, żeby mogli z tym obcować. I do tego jest bardzo ważne, żeby Państwo traktowali ten projekt jako część krwiobiegu, a nie jako wyciętą z całej tkanki mapy miasta obszar inwestycji. I przynajmniej póki co nasz dialog przebiega bardzo dobrze. Mamy tutaj konsensus, natomiast na pewno będziemy cały czas bacznie się temu przyglądać i współpracować. Będziemy w ciągłym dialogu z naszymi kolegami i koleżankami, no bo. No, to, co zostawimy po sobie i my, i oni, no, to nie jest jakiś tam jeden z wielu dokumentów. Tylko to jest coś, co pozostanie z łodzianami i łodziankami na lata. Może na dziesiątki lat, może na setki lat, zobaczymy. Natomiast. Wspólnie tworzymy najbardziej reprezentacyjną, kluczową część miasta. No nie możemy tego tak po prostu rzucić sobie LSFR, zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie będzie to oko Saurona, ale drużyna pierścienia. Natomiast yy, to, co jest bardzo ważne, to yy, takie testowanie okresowe kierunków, bo wiadomo, że yy, siłą rzeczy konflikty interesów są naturalną częścią takich projektów. Natomiast umiejętność współtworzenia, co jest zresztą też strategią młodzi, umiejętność no, twardej rozmowy, natomiast na koniec jest ona no, po naszej stronie na pewno biznesowa, no gdzieś tam musi się sprowadzać do tego, że bez słuchania nawzajem nie, nie uda się takiego projektu, takiej skali, takiej istotności dla miasta zrealizować. Jeszcze chciałem o to wpisanie w krwiobieg ostatnie pytanie yy, zadać. Czy wy myślicie już właśnie, no podejrzewam, że tak, o wpisaniu flow w te otaczające obiekty, czyli dworzec, przejścia, Kobrowa. jakieś rozwiązania. Tak, to wszystko. Jak to wygląda? To jest, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, bo rozmawiamy, dzisiaj jest 7, 7 luty. lutego, tak. my nieruchomość, zakup nieruchomości sfinalizowaliśmy w grudniu. E, Przepisaliśmy pozwolenie na znaczy my złożyliśmy wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę, i już jest na nas pozwolenie przepisane. Teren już jest ogrodzony, i ruszamy z budową pierwszych budynków. E, nie da się dzisiaj powiedzieć o szczegółach, jak to będzie dalej wyglądało. Oprócz tego, że z założenia ta forma współpracy. Czy nazwiemy to bardzo ostrą oceną, zarówno administracji, jak i pewnie włączaniem poszczególnych uczestników, tak zwanego miasta, do współtworzenia poszczególnych elementów, bo mamy rozmowy chociażby z jednym, z drugim, z trzecim festiwalem, jak możemy również pokazać taką jakość ludzkiego sposobu myślenia o nietuzinkowych rozwiązaniach, czy to jest design, czy to jest muzyka, czy to jest fotografia. To już zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, po to, żeby ten projekt no, był właśnie. Nie? trochę nawiązując do nazwy, no takim przepływem pomysłów, współtworzeniem, coś co spowoduje według mnie na koniec. Być może to będzie ciężka praca, i na pewno z drugiej strony myślę, że na pewno będzie no sukces tego projektu na wielu wymiarach. Mamy 7 lutego 2024, trzeba się śpieszyć, bo mieszkania zaraz się skończą. Więc zgłaszajmy się. Waldemar Olbrych, prezes Archikomesa, Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Dzięki. Bardzo panom dziękuję. Bardzo dziękuję.